Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek z serii Mondon Blade na modyfikacji The Last Days. Tak więc wracamy do naszej przygody i będziemy robić kolejne zadania. Na początku jednak szybka informacja, że odcinek ten nagrywam od razu po poprzednim, więc jeśli napisaliście jakiś ciekawy komentarz, to nie mogę do niego się niestety odnieść. No, ale na pewno odniosę się do nich w kolejnych odcinkach. W każdym razie, mamy tutaj kilka questów, które możemy zrobić. Mamy też takie, których nie możemy zrobić, o czym boleśnie się przekonaliśmy na końcu poprzedniego odcinka, czyli te kłopotliwe gobliny. Ale możemy spróbować zrobić naszą misję z Gundabad. Musimy dokonać tam zwiadu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zbliżmy się tam, więc wyruszmy w podróż. Poza tym mamy także misję, żeby wyeliminować jednego z bandytów. Bergil z Ereboru się nazywa, w obozie leśnych elfów. Ten obóz jest tutaj. Niestety nie chodzi o ten, tylko o ten, więc chwilę to nam zajmie. Możemy tutaj po drodze zahaczyć o Halę Tranduila, więc o siedzibę leśnych elfów. I zróbmy to, zobaczymy co tutaj jest. Przebywasz do Halę Tranduila. No i możemy przejść do Elven Caves, do jaskiń, ale możemy także się rozejrzeć po okolicy ogólnie. Tylko gdzie tutaj jest jakieś rozejrzenie się po okolicy? Może o to chodzi po prostu? No tak. Jak widzicie, wygląda to tak z zewnątrz. Ciekawie ogólnie, bo niezbyt typowo jak na Mondon Blade, ale nie ma tutaj zbyt wiele. Bo sala tronowa naszego władcy mieści się tam w jaskini, za tymi wrotami. Nie będę tam chyba teraz szedł. Albo pójdziemy sobie, odkryjemy sobie także handlarzy, żeby dostać troszkę expa. I w sumie za to odkrywanie handlarzy możemy nabić jakiś level. Jak słyszycie, w modyfikacji mamy nową muzykę, także odrębną. No dobra, odkrywamy kolejne NPC-ty. Kim ty jesteś? Starszy Turinor, kim ty jesteś? No to jesteś chyba jakimś handlarzem po prostu, zaopatrzeniowiec. Dosyć drogie to żarcie, a mamy, przypominam, questa, żeby zdobyć chyba 6 albo 7 jednostek żywności, co jest dosyć sporym problemem. No i tutaj mamy też ciekawą rzecz. NPC siedzi. Wow, to jest Mondon Blade, a NPC siedzi. Pokłońmy się naszemu królowi. No i zobaczymy. Przepraszam, drogi królu, że tutaj kaszlnąłem przed tobą, ale niestety kaszel palacza. Tak naprawdę to nie, ale nieważne. Masz jakąś misję dla mnie, królu Tranduilu? Niestety nie. No niezbyt przypomina chyba postać ze filmów, ale co nas to obchodzi. Mam tutaj także kolejnego NPC-ta, który może do nas dołączyć. Pamiętam, że ja ją zawsze brałem. Za każdym razem, jak grałem w tą grę. Może ona nie będzie nic kosztować w związku z tym. Nie, nie mogę. Więc kolejna rzecz, którą musimy tutaj jakoś zrobić. Dobra, przejdźmy więc do głównego placu może. Chociaż w sumie nie jest to konieczne. Wystarczy, że porozmawiamy tutaj z miejscowymi władzami, zobaczymy, czy ma jakąś misję. Wielu walk potrzebuje kogoś, kto dałby tym łajdakom nauczkę. Bandy orków. Okej, jest to chyba misja, których jest kilka takich band. Niewielkich, więc mamy szansę tutaj ich pokonać. Więc zróbmy to. Masz jeden wolnych ludzi. Bitwa ma miejsce po północnej części Mrocznej Puszczy, więc będziemy walczyć w Mrocznej Puszczy? Zobaczymy. Czego chcesz? Podejść albo zginiesz. Dziwne, że w ogóle ork z nami negocjował. No i dobra, jak widzicie, mamy Mroczną Puszczę, więc naprawdę fajne pole bitwy. Uwielbiam, znaczy nie mówię, że uwielbiam, ale bardzo mi się podobają sceny walk w tej Mrocznej Puszczy. Bo naprawdę jest tutaj sporo drzew, więc walka kawalerią w tym miejscu no to nie jest nic fajnego. No ale ten mod jest też głównie... charakteryzuje tego moda to, że tutaj jest zdecydowanie większa rola piechoty. Takie krasnoludy to w ogóle nie mogą jeździć na koniach, więc jak ktoś gra krasnoludem, to niestety musi się pogodzić z bieganiem na piechotę. Poza tym, jak widzicie, ja też nie mam konia, bo na początku w tym modzie konia nie otrzymujemy, więc musimy się trochę namęczyć, żeby jakiegoś zdobyć. Jak widzicie, ta walka była bez problemu, nawet nie dostałem żadnego ciosu od nich. Bez problemu sobie tych orków pokonałem. Tak więc co dostaliśmy? Nie dostaliśmy niczego, żadnych zysków.
dostałem jakiś punkt rangowy w Dale, czyli jednego pieniążka, tak jakby. Nie za wiele, no ale zawsze coś. Zobaczmy, czy możemy porozmawiać więcej w związku z tym orkiem. Tak, dostaliśmy 40 punktów prestiżu u elfów. Nie wiem, ile kosztuje ta kobitka. No ale, bo nie przyjrzałem się niestety, a jak teraz bym z nią źle porozmawiał, to już potem chyba nie będzie się chciała do mnie dołączyć, bo tak zazwyczaj jest w Mondrant Blade'ie. Ale mi kaszle, chyba będą musiał przerwać odcinek. W każdym razie na pewno już następnego nie nagram. Dobra, zapiszmy sobie i spróbujmy ją teraz wziąć. Aj, nie chcę już do nas dołączyć się. Nie piszę za bardzo nawet, co ona chce, żeby ją dołączyć. Nie wiem. W każdym razie nie robimy tego teraz. Idziemy dalej. Nie widać niestety kolejnych orków w pobliżu. A, dostaliśmy trochę punktów prestiżu, bo to też jest fajna sprawa w tej grze. W tym modzie. Nie wiem, czy możemy to sprawdzić tutaj, czy gdzie. Możemy użyć obiektu? Nie wiem, co to jest. Developer menu. Zmienić opcję też. Nie, raporty. Mamy tutaj coś takiego jak rangi w każdej z frakcji. Dzięki temu, im wyższą mam rangę, tym dostajemy codziennie chyba punkty. Hajsik po prostu dostajemy. Te punkty prestiżu, punkty wpływu, jak zwał, tak zwał. Więc fajna, naprawdę fajna sprawa. Dlatego warto robić zadania dla różnych frakcji, dla lordów, żeby dostać, żeby zwiększać sobie te rangi. Możemy dzięki temu taniej utrzymywać wojsko, bo nie musimy zdobywać żadnych ekwipunków. Żadnego tam lutu. O, zaatakowali mnie. Trójka tych orków jest, więc nie za wiele powinno nam się tutaj bez problemu udać. Dobra, gdzie oni są? Tam idą. Strasznie słabo z tego łuku strzelamy, no ale mamy 15 chyba punktów, przynajmniej na początku tyle mieliśmy. A teraz wygląda to już nieco lepiej. W sumie nie wiem, dlaczego nie wpakowałem w to łucznictwo. Ty, orku, robisz uniki? No i kolejni orkowie pokonani. Fajnie, fajnie. Nie dostajemy niestety żadnych punktów, no ale zawsze jest jakiś exp. Dobra, idziemy więc dalej do Gundabad. Zobaczmy, o co chodzi w tej misji tak naprawdę. Czy tutaj po prostu musimy przejść koło tej lokacji? Tak jest, po prostu zwykły zwiad. Więc jedna misja zrobiona. Czy musimy to odnosić teraz wracać z tym questem? Nie, teraz już nie mamy limitu czasowego, więc spoko. Teraz udajmy się do tego domu Beorna więc. Po drodze do tych elfów. No i potem pójdziemy do leśnych elfów. Przy okazji trzeba patrzeć na tą mapę, żeby nas tutaj orkowie nie zaatakowali. Co się stało? Wczytam sobie jak nubek. Nie chciałem z nimi walczyć, bo ta druga grupa tych orków do nich dołączyła. Ale z siódemką chyba mam szansę. Dobra, mamy tutaj kolejną walkę. Nie, no naprawdę mi się podoba pole bitwy w tej grze. Tutaj mamy różne opcje. Control plus End, Cycle and Off, the Camera Modes. Okej, okay, jakieś tam modyfikacje kamery możemy sobie ustawiać. Kurde, akurat tak się ustawili, że ja ich nie mogłem za bardzo jak strzelić, bo byli za tym spadkiem tutaj. Aj, dostałem. Aha, myślę, że to jest dobry moment też, żeby wam pokazać opcje, na jakich gram. Po prostu tutaj mam jedną, drugą otrzymanych obrażeń. Mimo wszystko jest to dosyć duży poziom trudności, bo gramy też na normalnej AI komputera, więc na najtrudniejszej, więc teoretycznie oni są najmądrzejsi, jak mogą być. Więc blokują się dosyć dobrze. Przynajmniej w zwykłym Mondrant Blade'zie to zauważyłem. Dobra, idziemy, bez problemu nam to idzie. Oczywiście sztuczna inteligencja w Mondrant Blade'zie to nie jest mistrzostwo świata.
No ale nam to się podoba, bo możemy sobie tych orków jakoś pokonać. Jeden na przeciwko siedmiu. Dobra, pokonany. Ork czy też goblin, jak zwał, tak zwał, to w każdym razie są orkowie też. No i po raz kolejny za bardzo nic nie dostałem, oprócz jakichś punktów rangowych u elfów z Mrocznej Puszczy. Spoko, fajnie. W ogóle nagrywam to? Chyba nagrywam. Dobra. Lecimy dalej. Do Beorna pójdźmy sobie. Przy okazji możemy zajrzeć też o ten obóz leśnych elfów, ale za dużo tutaj niestety do roboty nie mamy. Na razie będziemy się skupiać chyba na zadaniach z Dale. Przejdźmy sobie tutaj do obozu ludzi Beorna. Mogę wam także pokazać, jak to miejsce wygląda, tak mniej więcej. Taka wioska, chociaż wygląda, widzę, że ona zdecydowanie lepiej niż na podstawce. No zdecydowanie fajniej to wygląda teraz. Naprawdę podoba mi się grafika w tym modzie. Klimatyczna jest. Dobra, za cały czas to jest Mount & Blade, ale mimo wszystko te tekstury są takie mniej kolorowe, mniej świecące. Fajnie. Znalazłeś miejscowy autorytet. Spoko. Tutaj mamy kolejnych tam ludzi do odkrywania. Nie będę ich oczywiście wszystkich odkrywał. Przejdźmy się tutaj do chaty, zobaczmy, kto tutaj jest. U tych Beorningów. Tylko, że ja tutaj miałem misję chyba, żeby znaleźć bandytę, tak? Czy wiadomość do niego? Tak jest, Lord Bard przysłał wiadomość. Pozwól, że rzucę okiem. Okej, nie będę tylko czytał, bo to jest akurat standardowy questik dla Mount & Blade'a. No i dobra. Masz dla mnie jakieś zadania? Kolejna wiadomość do Dale. Jak najbardziej, jeszcze jak. Kim ty jesteś? Nie masz dla mnie questa, więc niestety sobie za długo nie pogadamy. Tam jest kolejny strażnik, więc także nikt godny uwagi. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą lokację. Nie będę tutaj w tym miejscu robił na razie questów od tego zarządcy całego miasta. Bo raczej zamierzam się skupić na Day, na krasnoludach. Na tych frakcji, jak najbliżej mnie. Mam tutaj także wieś o ludzi lasu. O nich za dużo także nie było mowy, nawet w książkach. Wiadomo jedynie, że taka frakcja jest. No naprawdę fajnie to wygląda, osada w Mrocznej Puszczy. Fajnie, fajnie, dobrze. Nawet tutaj mamy te takie ubrudzone te chaty. Nie no, bardzo mi się podoba ten mod, ja go uwielbiam. Ściągajcie, bo jest za darmo i po polsku. I bez problemu możecie ściągnąć, sami się zainstaluję. Jeśli macie Mount & Blade'a, to tak zachęcam do ściągnięcia tego. Każdą z tych frakcji możecie zagrać, jak już pokazywałem w pierwszym odcinku. To jest genialne po prostu. Dobra, przejdźmy do obozu leśnych elfów i poszukajmy tutaj tego bandziora. To jest jakiś gościu z Ereboru, więc powinien być to teoretycznie krasnolud, ale skoro zadanie dostaliśmy od ludzi z Dale, to mi się wydaje, że to może być człowiek. No i on się będzie wyróżniał z tłumu, jak widać to chyba on jest. Nerwowy mężczyzna, dokładnie. Zawsze ci bandyci są nerwowi. Szukam mordercy zwanego Bergil z Ereboru. Nie wiem, o czym mówisz, panie, więc odłóż broń, a niech cię. A niech cię, zaraz zostaniesz po mordzie. Bandyci zawsze dobrze walczą. Mają dobre statystyki bardzo. Bo nie mają dobrego ekwipunku i tym nadrabiają, żeby byli jakimś tam ewentualnym zagrożeniem dla nas. No ale jak się umie grać w Mount & Blade'a, to akurat oni nie są żadnym problemem. No i dostaliśmy tutaj, nie wiem, czy jakieś zmniejszone relacje, bo ja nie wiem, czy tutaj są relacje z jakimiś miejscówkami, tak jak zwykł Mount & Blade'a, ale w każdym razie quest wykonany, więc wracamy. Bo tak naprawdę co nam więcej pozostało? Lecimy do Dale, do Esgaroth. Zobaczymy, jaką tutaj drogę nam ubierze nasz bohater. Będziemy chyba przez Mroczną Puszczę tutaj mocno iść, więc może być niebezpiecznie. Tu jest jakaś grupa leśnych elfów. Spójrzcie kogo. Spotkamy daleko od domu żołnierz Dale. To dobrze czy źle? Dale i Beorningowie walczą dla wspólnej sprawy, oczywiście. Nastały mroczne czasy, każdy dba o siebie, Sargon. Ale życzę, byś szczęśliwie wrócił do domu. Aha, więc to nie są elfowie, tylko Beorningowie. Pewnie z tej wioski ludzi lasu. Spoko. Oni sobie tutaj patrolują, tutaj mamy elfów za to. Teraz to byli na pewno już elfowie. No a my wracamy, niestety ta sztuczna inteligencja. Tutaj po tej mapie też nie jest, widzę, za mądra.
A co jest spoko, że my teraz cały czas dostajemy hajs. A nie wydajemy, bo nie mamy wojska. Taki biznes. Dobra, co te gobliny, uciekamy od nich. I zobaczmy, gdzie musimy te questki oddać. Halward to był w Dale. Kolejna misja. Słychaj, Bergizer Boru, to było od króla. I mamy także wiadomość, która jest także do króla. Wrogie miasto. Kłopotliwe gobliny. A stąd mam jakiegoś questa? Ze Zgarot? Okej, mam tutaj już ochotników 7, o 9 jakichś 7, więc możemy nająć armię. Tak to tutaj wygląda w tym modzie. Przypominam sobie, bo też nie pamiętam wszystkiego na pamięć, ale to jest fajna sprawa. Naprawdę ciekawie opcje. Ten mod całkowicie, może nie całkowicie, ale bardzo zmienia tą grę. Naprawdę to jest genialna modyfikacja, ale już często to mówiłem. No i to jest też bardzo stary mod, bo on powstaje od bardzo starych wersji z podstawowego Mount & Blade, a teraz jest już przeniesiony na Warbanda, więc ten mod to jest tak naprawdę ewoluował wraz z całą grą. Dobra, masz dla mnie jakieś zadanie? Nie masz, więc niestety nie porozmawiamy za długo. Ale wrócimy do Dale. Za to. Oj. Przypadek bym się do nich jeszcze podszedł i byłoby dosyć słabo. Co to było za odgłos? No dobra. Może nie do miasta, ja nie chcę iść do miasta. Niepotrzebnie to dam, a teraz to miasto będzie się długo ładowało. No ale cóż. Nie no, świetnie to miasto wygląda, naprawdę. Co prawda tekstury nie są może jakieś genialne, ale ja też nie gram na najwyższej ustawieniach, to pragnę podkreślić. Mimo wszystko ten mod jest tak klimatyczny, że po prostu nie wiem, co powiedzieć więcej. Masz dla mnie jakieś zadania? Nie masz. Królu, mam dla ciebie wiadomość. I w sprawie zadania, oczywiście Berry z Aroboru nie żyje. Wezmę zapłatę, mój panie, widzę, że nie mam tej wyboru. No naprawdę fajnie, teraz już mamy dosyć dużo tego hajsu. No i wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. W oddziale łupieżców zmierzającym do wioski w pobliżu Dale. Okej, o co tutaj chodzi? Nie wiem za bardzo. A ty, Lordzie Harwaldzie, spatrolowałem Gundabad. I dostajemy kolejne punkty prestiżu i naprawdę sporo ich już mam. Dobra, zobaczę, czy mogę przyjąć Faniul. A, spływów z Dale, jakich używam. No dobra, w każdym razie dołączyła do mojego oddziału. Mam misję jakąś. Wiadomość do Dajna Żelaznej Stopy. Jak najbardziej możemy ją dostarczyć, bo to jest bardzo blisko. No i dobra, zróbmy sobie to, co lubimy najbardziej, a więc zrekrutujmy wojsko. Okej. Okay. Możemy wziąć ochotników. Milicjantów. Mam też oczywiście napisane tutaj utrzymanie, dosyć niewidoczne, ale jest. No weźmy sobie całą armię. Jak widać w tym modzie zdecydowanie mniejsze wojska się ma, chociaż ja akurat nie mam tutaj za bardzo charyzmy ani dowództwa, więc może to jest wina tego. Ale z tego, co mi się kojarzy, właśnie w tym modzie trochę mniejsza armię się prowadzi do boju. Oczywiście łącznie wszystkie wojska wszystkich frakcji sporo mogą zajmować. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Mamy już 9 ludzi, więc bez problemu powinniśmy sobie z tymi goblinami poradzić. No zróbmy więc to. I zobaczę za chwilę, o co chodzi z tą misją, z tą obroną wioski. Dobra. Zabić wszystkich, nie brać jeńców. To my nie będziemy brać orkowych jeńców. Ruszamy do boju. Mamy trochę strzelców nawet. Aha, bo oni mi pomagają. Ja coś tutaj zwiadą. To jest wygrana bitwa w takim wypadku. Skąd ja ich mam tutaj? O kurde, oni, orkowie uciekają od razu. Bo w tym modzie jest też rozbudowany system morali. Morali to się nie odmienia, system morale jest rozbudowany. Jak się... No zdecydowanie większy to ma wpływ na bitwę samą. No spoko, ja mam żołnierzy, którzy walczą konno, a ja akurat niestety nie mogę za bardzo tego robić. No cóż. No dobra, ten ork.
Może ja go zabiję chociaż, jakiś tam expik? Nie, niestety nie. Dobra, moja armia wszystko pokona. Tak naprawdę to nie moja, tylko jakieś wsparcie. Nawet krasnoludzi mi pomagają. Taka sytuacja. Chyba będę musiał sobie kupić konia mimo wszystko. A skoro kupię konia, to wydaje mi się, że z łuku już za bardzo walczył nie będę. Tak to wyglądać będzie, ponieważ no, jeśli chciałbym walczyć z łuku na koniu też, to bym musiał strzelanie z siodła inwestować. To jest naprawdę sporo punktów i nie wiem, czy warto. No ale na razie cieszmy się z tego zwycięstwa. Mam jakieś punkty, nie za wiele, ale w każdym razie zrobiono misję. Więc porozmawiajmy z naszym kolegą stąd. Aha, to nie tutaj. To było albo z Ereboru, albo z Ereboru, dobra. No to w takim razie lecimy do Ereboru. Mam też tutaj także wiadomość dostarczyć, więc kolejna sprawa. Dzień dobry, Sargon. No i super. Zyskuję pieniążki z Ereboru. Udajmy się do króla, a potem pokażę wam Erebor, bo nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku. Ani teraz w ogóle, więc postaram się wam go pokazać. Lord Halvard wysłał wiadomość. Dostajemy kolejne punkty wpływu prestiżu w Ereborze. Masz dla mnie jakieś zadania? Do króla Branda. No i tak liścikami się wymieniają. No ale dobrze, dostajemy za to pieniążki tak naprawdę żadnym kosztem. Dobra, może teraz może do mnie dołączyć. Aj. Dobra, trzeba mieć po prostu wyższą rangę, żeby móc przyłączyć Killiego. Więc, no cóż, nic z tym nie zrobimy na razie. Masz dla mnie jakąś pracę? Kłopotliwa grupa goblinów. Jak najbardziej to zrobię. Chwila, ile takich żołnierzy potrzebujesz? Aha, dobra. To jest misja, żeby eskortować karawany, co chyba, tak mi się wydaje. Nie czytam tego dokładnie, ale po prostu z tego, co tam zauważyłem, się domyślam. Dobra, co mamy jeszcze? Ochronić wioskę. A tu jest wioska. Okej. No bo oczywiście wszystko nie jest pokazane w tym modzie, dobra. Zanim bronimy tą wioskę, to jeszcze wezmę jakieś wojsko ze Zgarod po prostu. Zobaczmy, koło tutaj mamy jakich tutaj mamy ochotników. Odwiedźmy te baraki. No i tutaj mamy to samo w sumie. Myślałem, że będziemy mieli łuczników ze Zgarod, ale wygląda na to, że nie. Ale mimo wszystko mamy sporo armii. Mamy też zdecydowanie większą ilość kompanii niż na początku, więc także fajnie. No i chyba tyle. To w takim wypadku chodźmy jeszcze raz do Dale, zaniesiemy wiadomość dla króla, a potem zobaczymy, czy możemy może coś kupić. Królu Brandzie, mam dla ciebie wiadomość. Król Dain przesyła wiadomość. Masz dla mnie jakieś zadania? Niestety nie masz. Ty także niestety nie masz, a ty bardziej. Okej, okay, wiadomość do Lorda ze Zgarod. Spoko. Dobra, w takim wypadku odwieźmy sobie zbrojownię. Co my tutaj mamy? No to jest zdecydowanie za drogie. Tak więc nic lepszego nie kupimy. Możemy co najwyżej kupić sobie tarczę. Akurat tarcza to jest spoko sprawa. I chyba to zrobię. No, dlaczego by nie? Jak widać po tych misjach, to wcale tak wolno nie zarabiamy. Więc tarcza może się przydać. Ewentualnie miecz. Chociaż nie, no na niego nie mam niestety pieniążków. Ale jest on zdecydowanie lepszy od mojego. No ale cóż. Nie mamy kasy, no to nie mamy. Chodźmy więc. Możemy też wziąć ochotników stąd, ale nie wiem, czy ja chcę już wszystkich ich brać w tym momencie. Nie wiem. Okej. Okay. Faniul ma sporo umiejętności przydatnych. Ale możemy ją jeszcze trochę rozwinąć. No w tą inteligencję pakujmy i w chirurgię przede wszystkim. Jaki ty masz ekwipunek? Masz jakąkolwiek broń? Niestety nie masz. No cóż, no niestety to w takim wypadku, Faniul, idziesz na sam dół, żeby mi nie dawało do bitew. No i nie będzie na razie walczyć, no bo nie ma czym. Chodźmy do wioski i ochrońmy ją przed atakami tutaj. Ciekawie rozwiązali tutaj tą opcję.
Będziemy walczyć chyba z jakimiś orkami, którzy to atakują. Ale wygląda na to, że ta misja wcale nie jest trudna, bo mamy wsparcie tej samej osady. Jakichś chłopów. Z patykami. O! Nie zauważyłem cię wcześniej, kolego. Na wargu on jeździł. Także fajna sprawa, jeśli chcę wargu w takim pograć sobie. Co jest dosyć ważne, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, to te wargi trzeba było zabijać, żeby zakończyć samą bitwę. Więc warto się ich także pozbyć teraz. Niestety są, jak widać, dosyć mocne. Szczególnie patrząc na to, że mamy beznadziejną broń, beznadziejne umiejętności walki. Więc niestety trzeba tutaj ich pokonać. No ale jak widać, udaje nam się to. Dobra, kolejny warg zabity, no i wygląda na to, że udało nam się obronić tą wioskę, więc nie było to kłopotliwe szczególnie. No i dobra, od kogo to był quest? Obroń wioskę od króla. Dobra, no to chodźmy do króla. No dobra, lecimy. Kolejna misja za nami. Ile dostaniemy za to hajsu? No 200. Zawsze spoko. To był dla mnie zaszczyt. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Niestety nie masz. No to w takim wypadku. A specjalny ekwipunek? Niestety nic na razie nie mogę dostać. Dobra, od ciebie mam misję, a ty? Dobra, to chodźmy do Esgard, zanieść wiadomość. Może ten gościu z Esgard będzie coś miał dla nas. Jeszcze sprawdzę, ile odcinek trwa. No wygląda na to, że w sumie już dosyć długo, więc wypadałoby go kończyć. Ale przejdźmy się jeszcze tutaj do hali, porozmawiajmy z Lordem ze Esgard. Tak myślę też, że oczywiście w przyszłości te odcinki będę ciął, będę wycinał najciekawsze momenty, bo na razie to chcę wam pokazać, jak ta modyfikacja wygląda mniej więcej. No a później chyba będę wycinał, bo jednak sporo czasu zajmuje granie we wszystko, nagrywanie tego wszystkiego. Będzie z tego masa odcinków, więc nie wiem. Piszcie też oczywiście, co byście woleli, czy nagrywać wszystko, czy najlepsze momenty. Oczywiście to wycinanie by mi sporo zajmowało, więc pewnie odcinki byłyby rzadziej, ale byłyby po prostu bardziej rzeczowe. No dobra, przejdźmy do rozmowy z Lordem Esgarainem. Mamy wiadomość dla ciebie i masz dla mnie jakieś zadanie? Do zachodni obóz leśnych elfów. No dobra, dostarczmy tą wiadomość. Dostaniemy też przy okazji jakieś tam pieniążki od elfów. A to da nam możliwość wynajęcia tej łuczniczki stąd. Więc warto się nad tym zastanowić. No i dobra. Kogo my tutaj mamy? Patrol krasnoludów. Spoko. I mamy tutaj także kamieniołomy żelaznych wzgórz. Tam także moglibyśmy pójść, zobaczyć, czy mają jakieś misje dla nas. No ale to może później. Aha, i jeszcze żywność. To też jest ważna sprawa. Na razie nam nie powinno jej braknąć. Ale wydaje mi się, że niedługo będziemy musieli się o to zatroszczyć, bo mamy jednak 20 żołnierzy, a to nie jest aż tak mało. No dobra, ale wydaje mi się, że w tym momencie to było mimo wszystko na tyle, bo odcinek trwa już dosyć długo. Mam nadzieję, że wam się podoba, że podoba wam się ta modyfikacja. Zachęcam do ocenienia, do skomentowania tego odcinka. No i do czekania na kolejne, a my gońmy jeszcze tą bandę orków. No i zaatakujmy może jeszcze ich, albo nie. Zrobimy to w następnym odcinku. Cześć! Do następnego!